Emil Dąbrowski, witajcie wiosennie. Co słychać w Szczecinie? Już Wam mówię. Zapraszam na przegląd najciekawszych informacji z miasta, czyli najnowszy odcinek Wiadomości Szczecin. Na początek wyjątkowy jubileusz i długa historia. 3 kwietnia minęło 775 lat od nadania Szczecinowi praw miejskich. Przyznał je w połowie XIII wieku władca Pomorza książę Barnim I Dobry. Dzięki temu wyznaczono nowe ulice i plac targowy. Miasto zyskało tereny rolnicze, a ówcześni mieszkańcy prawo do posiadania ziemi. Z okazji jubileuszu możecie wpisywać się do pamiątkowej księgi. Jest w Urzędzie Miasta w holu dawnej Filharmonii. Czas macie do 5 lipca, a za 2 lata, w 777 lat od nadania Szczecinowi praw miejskich, księga i inne charakterystyczne przedmioty dla dzisiejszego miasta staną się kapsułą czasu i zostaną zakopane dla przyszłych pokoleń. Przyznacie, że ten jubileusz to rzadka okazja, kiedy zdecydowanie nie wypada życzyć 100 lat. Szczecin i Skandynawia, te dwa miejsca zbliżają się do siebie, a bez wątpienia jednym z powodów są coroczne dni skandynawskie organizowane w mieście. W tym roku motywem przewodnim będzie biznes, a punktem kulminacyjnym Skandynawian Business Connect. Spotkanie odbędzie się w trafostacji sztuki, będą bezpośrednie spotkania przedsiębiorców. Szansa na rozmowę z ekspertami przeprowadzającymi największe inwestycje w Szczecinie, ale też możliwość uzyskania rady, jak wejść na rynek usług na północy Europy. Jeśli jesteście zainteresowani, to śmiało, rejestrujcie się na spotkanie w trafostacji. Formularz zgłoszeniowy i szczegóły znajdziecie na stronie ds.szczecin.eu. To m.in. dzięki nim można usłyszeć, że Szczecin sztuką stoi. Wiemy, kto zdobył nagrodę artystyczną miasta oraz tytuł mecenasa kultury. Za całokształt wyróżniona została wybitna poetka Joanna Kulmowa, a kto za osiągnięcia w 2017 roku i za wspieranie lokalnej kultury? Przenieśmy się na uroczystą galę, która odbyła się w Filharmonii Szczecińskiej. Tytuł mecenasa kultury otrzymuje pan Lesław Siemaszko. Tym razem nagroda trafi w ręce wybitnego pedagoga, twórcy sukcesów chóru Don Diridion i przy okazji rektora Akademii Sztuki, profesora Dariusza Dyczewskiego. Zapraszam. Laureatom gratulujemy, tym, którzy nagrody nie zdobyli, ale byli wśród nominowanych także. O ich wyjątkowych osiągnięciach czytajcie na Wiadomości Szczecin EU w zakładce Kultura. Szczecin jest pełen zieleni, to wie każdy, kto tu mieszka albo był choć raz. Ale nie każdy wie, że wkrótce drzew i krzewów będzie jeszcze więcej. W ramach programu Platan Zieleń pojawi się m.in. w parkach Andersa, Gałczyńskiego, Kutrzeby czy Łuczywka. Stanie się tak latem tego roku. Na razie zasadzone zostały Paulownie Cesarskie oraz Judaszowiec Kanadyjski na Placu Grunwaldzkim. To jedno ze 100 miejsc w Szczecinie, które zyskają nowe drzewa i krzewy. Te miejsca w części wybrały Rady Osiedla. To będzie prawdziwe show w Netto Arenie. Wystąpią tu najlepsi tancerze z całego kontynentu. 3000 z nich będzie walczyło o tytuł Mistrza Europy. Imprezy o takiej randze w regionie jeszcze nigdy nie było, dlatego specjalnie dla nich w Netto Arenie przygotowane będą aż 3 parkiety taneczne. To tam od 15 czerwca zobaczymy profesjonalne choreografie w wykonaniu solistów, duetów i zespołów. Po raz pierwszy chyba w historii Szczecina w tańcu będziemy mieli reprezentantów. Na dzień dzisiejszy zapowiedziało 15 krajów. Ta informacja to spełnienie obietnicy z jednego z poprzednich odcinków Wiadomości Szczecin, bo o festiwalu Wooded City 2018 już mówiliśmy. Teraz mówimy po raz kolejny, a powód jest nie byle jaki. Znamy cały line-up na imprezę. Wystąpią m.in. Who Made Who, The Dumplings, Ryan Elliott, Answer Code Request i Margaret Degas. Do tego sporo lokalnych artystów. To wszystko już 23 czerwca na Łasztowni. Wooded City to festiwal muzyki elektronicznej, ale prócz muzyki podczas czerwcowego i mam nadzieję słonecznego dnia będzie też miejsce na inne dziedziny sztuki oraz design. Kuratorem imprezy jest doskonale znany duet Cats & Dogs. Zajrzyjcie na Wiadomości Szczecin EU do zakładki Kultura po więcej szczegółów. Do Wooded City jeszcze trochę czasu. Na razie korzystajcie z przyjścia wiosny. Zachęcam do spaceru po bulwarach czy jasnych błoniach, skąpanych w krokusach, przejażdżki rowerem miejskim albo wizyty na skateparku w Narconce. My widzimy się jak zwykle za tydzień. Do zobaczenia. Cześć!